Jak tak, że opanowanie na stres muszę mieć, no tak. Dużo razy... Możemy? Tak, proszę bardzo. Dlaczego zdecydowałeś się wstąpić w szereg funkcjonariuszy Straży Granicznej? Zawsze chciałem pomóc Polsce, zawsze chciałem ochraniać granic Rzeczpospolitej Polskiej i dzięki temu moje marzenie zostało spełnione. No jest to też taka służba, gdzie nie wiadomo, gdzie nas pośle. Byłem już w tym roku miesiąc na granicy państwowej bezpośrednio w Lipsku i w Płaskiej. Także dzięki temu spełniłem swoje marzenie. Trudna służba, już zdążyłeś się z nią zaznajomić. Wiesz, że służba nie drużba i czasami rozkaz może być święta. Dokładnie. Jak to wszystko wygląda? Czy rzeczywiście ta służba jest trudna? Dokładnie. Kiedy jest rozkaz, kiedy przychodzi rozkaz, to trzeba go wykonać od razu. I jeśli trzeba się stawić na, powiedzmy, następnego dnia na granicy, to wtedy jest się na granicy i nie ma dyskutuj. To jest służba, jednak to nie jest zwykła praca, tylko tutaj idziemy służyć narodowi polskiemu. Tylko i wyłącznie autoryzacyjnie, jeszcze prosimy o przedstawienie się. Kapral SG Piotr Kacperowicz. Kacperowicz. Nie, Kapral SG Piotr Kacperowicz. Kacprowicz. Kacprowicz. Dziękujemy. No, od serca. Dziękuję bardzo.